Ja jeszcze wrócę, wrócę do tego tematu tej wegańskiej, bo żeśmy przed nagraniem rozmawialiśmy o jakim jesteście ogromnym graczem na rynku masła w Polsce, tak? Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale do produkcji wspomnianego ptasiego mleczna głównie, firma Wedel zużywa około 1% wolumenu produkcji masła w Polsce. No to jest gigantyczny, gigantyczny wolumen. W kontekście tej wegańskiej czekolady, Panie Prezesie, jak pan ocenia ten trend? I tu może dopytam jeszcze, czy faktycznie te trendy, które identyfikuje Mintel, no bo wiemy o tym, że jednak to jest europejskie najczęściej badanie, czy to Polska się, jak bardzo się różni, jak identyfikujecie tutaj różnice między tym, co, no bo Mintel jest pewnego rodzaju też benchmarkiem, jeśli chodzi o badania konsumenckie, jak, jakie różnice między polskim rynkiem, a powiedzmy tym szeroko rozumianym europejskim identyfikujecie? No może się to podobać lub nie, natomiast to jest, to jest niszowy trend. Generalnie w całej Europie, a w Polsce to już w ogóle. Polska, no niestety polskie społeczeństwo y, mało jest wyedukowane w takich kwestiach ekologicznych oczywiście uwielbiamy deklarować. Nie? Wszyscy deklarujemy, nie? kupujemy ekologicznie, zwracamy na to uwagę, odżywiamy się zdrowo i takie tam różne rzeczy, no, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Y, 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 mało kto w Polsce zwraca na to uwagę. Y, wbrew temu, co się też mówi, tak trochę propagandowo chyba wydaje mi się, generacja Z Niby też zwraca uwagę na ekologię, i tak dalej. Niestety nie jest to prawda. Yy, ta, yy, więc, yy, więc to jest yy, ułamek rynku. Yy, przy, yy, przy produkcji masowej, yy, taką jak, jak, jak my mamy, no to, yy, to pewnie wolumen roczny wyprodukowalibyśmy w 4 godziny. No, podejrzewam. Nie? Komplikacja produkcyjna związana z, yy, z produkowaniem produktu wegańskiego, czyli oczyszczenie takie ekstremalne oczyszczenie linii produkcyjnej z mleka, no to, jest, no to byłby horrendalne przedsięwzięcie. Więc my w, w tej chwili nie bierzemy pod uwagę produkowania produktów wegańskich. Musielibyśmy mieć oddzielną linię produkcyjną do tego. A oddzielna linia produkcyjna, no nijak w tej chwili nie ma sensu tutaj w Polsce. Nie? I ten trend jest takim jednym z wielu trendów. Ja obserwuję rynek z Wielkiej Brytanii na przykład. Nie? Tam był ten trend wegański, był kilka lat temu bardzo silny i on zaczął umierać. Eee, więc eee, nie spodziewam się, żeby w najbliższym czasie samoistnie te, taki rynek jakoś, jakoś był na jakimś większym poziomie w Polsce. Chyba, że pojawią się jakieś regulacje z Unii Europejskiej, przypuśćmy, nie? bo w praktyce w Polsce przynajmniej Najwięcej zmian wynika wyprowadzanych przez producentów wynika z regulacji wymuszonych przez, przez Unię Europejską. Mówił Pan o właśnie różnicy między deklaracjami a realnymi zachowaniami konsumentów. Konsumenci pod wpływem inflacji drożyzny zaczynają chyba szczerzej odpowiadać na pytania, na przykład w badaniu GFK. Czytamy, że patriotyzm zakupowy to już tylko 27% ankietowanych, więc pewnie tak naprawdę jeszcze mniej, bo, bo pewnie jest jakaś różnica. Ekologia, o której Pan wspominał, liczy się jedynie dla 8%. Fakt znanej i sprawdzonej marki, a to może już dotyczyć Wedla bardzo bezpośrednio, 25%. Mniejszą wagę przykładamy do miejsca pochodzenia towaru. 14%, spadek o 14% w ciągu półtora roku. Jak to wszystko na Was wpływa? Te bardziej prawdziwe niż w ostatnich latach dane. No tak. My to oczywiście analizujemy, obserwujemy w tej chwili no to, co, to, od czego się zaczęliśmy, tą dyskusję. Stety niestety ten czynnik cenowy jest, staje się coraz ważniejszy. No tak, to, to jest naturalna rzecz w kryzysie, że po prostu bardziej patrzymy na, na ile pieniędzy kosztuje dany produkt. Natomiast, jak mówię, no jakby kluczową rzeczą jest odróżnienie pewnych krótkookresowych od długookresowych elementów. Marka, no jeszcze od kategorii dużo to zależy. Zupełnie co innego nie w papierze toaletowym, zupełnie co innego w, w chlebie, zupełnie co innego w serach, zupełnie co innego w czekoladzie, w samochodach i tak dalej, nie? Więc zależy jeszcze, jak, na, na, na jaki produkt spojrzymy. Natomiast przynajmniej e, w, w kategorii słodyczy, czy w ogóle w produktach żywnościowych, no, tak jak mówię, bardzo takim istotnym elementem jest marka. Dlaczego? Dlatego, że marka y, jest pewnego rodzaju mm, gwarancją. E, Jakości, y, bezpieczeństwa, też w przypadku żywności jest to bardzo istotne. Y, I też, no akurat w przypadku słodyczy, no też bardzo istotne to takie kwestie emocjonalne. Na tą emocjonalność też się składa wiele elementów. Oczywiście w przypadku słodyczy, smak jest kluczowy, bo słodycze się kupuje dla smaku. Ale też ta polskość, ja bym też jej tutaj tak nie, y, nie deprecjonował. No bo y, przynajmniej duża część społeczeństwa jakby lubi polskie produkty, lubi polskie marki. Y, ważne jest dla nich to, że to jest produkowane w Polsce, że podatki firma odprowadza w Polsce, że pracują tu polscy pracownicy i, i polscy pracownicy wytwarzają te produkty i y, zarabiają pieniądze przy okazji itd., itd., a że to nie są produkty, przypuśćmy, importowane. Więc y, 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 wiele takich elementów jest istotnych dla różnych konsumentów, różne. No, trzeba te wszystkie rzeczy łączyć ze sobą. Nie? Natomiast trendy, tendencje oczywiście są. No, w tej chwili cena nie da się ukryć, że będzie szła do góry jako taki czynnik y, wpływający na decyzje zakupowe. Y, ale tak jak mówię, czy to potrwa rok, dwa lata? No, dalej to już nie będę sięgał, bo to już wróżki by trzeba. Natomiast jeśli popatrzymy sobie długookresowo i zakładamy, że ten rynek jednak po jakimś kryzysie odbije, to długookresowo spodziewamy się, że, te, że ta cena znowu w jakimś momencie zacznie maleć jako czynnik wpływający na decyzje zakupowe. A z kolei znowu inne rzeczy wyjdą do góry, tak? czyli właśnie marka, jakość itd. Ja bym jeszcze o jeden trend spytał, on z znam już jest długo, natomiast o trendzie najpierw. Ten low sugar, no sugar, ten, ten trend, on jest bardzo mocno też akcentowany tutaj w badaniach, jak bada Mintel rynek europejski. I tu właśnie powołując się na, znowu na wyniki badań Mintel, obecnie dwóch napięć europejskich, tutaj też... Podkreślam, że to, są, to jest badanie europejskie. Konsumenty, chęt, konsumentów chętnie spożywałaby produkty o obniżonej zawartości cukru. I tak jak wspomniałem, ten trend jest, znam już dużo, i on dotyczył zwykle tej żywności, nazwijmy to umownie zdrowej, też nie wchodźmy to, jak ona budzi też, il tam jest niezrozumienia i niejednoznaczności. Natomiast to, co tutaj jest ważne, że tutaj też został policzony oszacowany, może to lepsze słowo, yy, jaki jest potencjał wzrostu wartościowego tego rynku. I tutaj tylko do 2024 roku mówimy o około 35 miliardach yy, dolarów. I czy Państwo ten trend uwzględniacie w swojej strategii? I yy, jest to szansa biznesowa dla Wedla? No znowu, trochę ja powiem tak, no widzę go, widzę ten, ten trend globalnie. W Polsce, no my jesteśmy taki mo, mocno konserwatywni, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, więc yy, ze słodyczami przynajmniej yy, yy, jest tak, yy, i z cukrem w słodyczach, że yy, zastępuje się go yy, albo takimi słodzikami, typu tam Maltitol przypuśćmy i inne. Natomiast tak z punktu widzenia tych y, y, osób, które promują ten no-sugar, czyli taka zdrowotność załóżmy, no jest to też kwestia dyskusyjna. Dlatego, że już pominę ten aspekt balansu, tak, ile tego cukru można spożyć, a ile nie. Ale chociażby Maltitol, który jest takim bardzo po, po, popularnym y, y, słodzikiem, y, no, rok czy dwa lata temu pojawiły się takie badania, że tam przy określonej ilości spożycia Maltitolu wzrasta ryzyko zachorowania na nowotwory. Więc to nie jest tak, że słodziki są lepsze od, od cukru. Nie? Z drugiej strony, y, takie naturalne składniki typu stevia bardzo mocno wpływają na smak. I myśmy testowali tego typu produkty w Polsce. Polski konsument odrzuca. To jest, nie smakuje mu to w ogóle. pan nie jest jedynym, który mówi, że tak zwany trend low sugar powoduje natychmiastowy spadek sprzedaży. Tak. Natomiast, natomiast wie pan, no, są różne metody. Są, są producenci trochę innych kategorii, którzy. Można powiedzieć, próbują edukować konsumentów w taki sposób, że raz na powiedzmy dwa lata lekko obniżają poziom cukru w swoich produktach, starając się, żeby konsument tego praktycznie nie zauważył. Przyzwyczajają go tego nowego smaku, po dwóch latach znowu lekko go lekko obniżają, żeby, żeby go znowu przyzwyczaić i tak dalej. To są takie długookresowe trendy. My też oczywiście na to patrzymy, na to zwracamy uwagę. Bierzemy pod uwagę takie, rozwój takiego portfolio z obniżoną wartością cukru albo no sugar, zero. Aczkolwiek ten no, no, no sugar czy zero cukru to jest to mocno ograniczony rynek z tych powodów, o których powiedziałem przed chwilą, przynajmniej na razie. Ale takie obniżanie cukru jak najbardziej strategicznie jest dla, nam, dla nas takim istotnym elementem. Bo tak jak mówię, już nie chcę się wdawać tutaj w prozdrowotne dyskusje, bo tam są, jest wystarczająco dużo argumentów i za, i przeciw, ale zakładając rosnącą świadomość konsumentów i taką potrzebę spożywania mniejszej ilości cukru. Też bierzemy pod uwagę produkowanie portfolio z właśnie ze zmniejszającą się ilością cukru w przyszłości. Na koniec zwykle pytamy o perspektywy i plany, ale w zasadzie już o to pytałem, jak pan przewiduje, co będzie się działo w e, najbliższych dwóch latach, a dalej oddajemy to wróżkom. Natomiast ja pamiętam, że e, przed rokiem mówiliśmy o kwestii budowy nowego zakładu. Tym bardziej, że Wedel jest w bardzo specyficznej sytuacji, czyli główne miejsce produkcji jest w środku miasta de facto. Mówi, braliśmy pod uwagę, brał Pan pod uwagę e, jako rozwiązanie problemu po prostu zakup nowego, e, no, nowej, nowej marki plus z, no, z, z jej możliwościami produkcyjnymi, jak, jak, jak wtedy rozumiałem. Co z tymi planami się w tej chwili dzieje w tej. Innej jednak sytuacji. Tak, no z jednej strony, my by, byliśmy już wtedy, rozpoczęliśmy inwestycję budowania nowego, może nie zakładu, ale nowego budynku produkcyjnego. I to kontynuujemy. No, oczywiście jesteśmy już w tej chwili w zupełnie innym miejscu niż, niż rok temu. Ten budynek powinien być oddany za kilka miesięcy w czerwcu dokładnie i zakładamy, że tak zgodnie z planem tak się to wydarzy. No jeszcze trochę od zimy tutaj zależy sytuacja, jak, jak będzie zima zbyt silna, no to nie wszystkie prace można wykonywać. No ale to jest kwestia powiedzmy tam tygodni, nie? różnicy. Generalnie, że w czerwcu, powinniśmy mieć nowy budynek oddany. Zaczęliśmy też kilka miesięcy temu budowę jeszcze jednego budynka, budynku, w środku y, y, naszego kompleksu to, to on nie będzie widoczny z zewnątrz, bo jest między budynkiem biurowym a fabrycznym. I tam y, budujemy go głównie po to, żeby zwiększyć obszar badań i rozwoju oraz laboratorium, czyli. Czyli taka inwestycja w przyszłość. Natomiast ten podstawowy budynek, o którym mówiłem rok temu, tam się pojawi przestrzeń produkcyjna, dzięki której będziemy w stanie wstawić nową linię produkcyjną do dużego zakładu oraz część taka komercyjna. Chcemy też coś dla fajnego, dla konsumentów tam stworzyć. Także to idzie zgodnie z planem. To są inwestycje długookresowe. Kryzys tutaj potencjalny no nie stoi w jakiś sposób na przeszkodzie. No poza tym, że ceny materiałów budowlanych i tak dalej, to wszystko idzie do góry. No i to, to musimy brać pod uwagę, ale generalnie to, to nie wpływa na, 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 na cały ten plan. No i to te dwie inwestycje powinny nam zapewnić bezproblemową produkcję do roku mniej więcej 2027. 28. I to też jest w zasadzie to jest ta sama wiedza, którą miałem rok temu. No czyli długo, krótko, 5 no, lat mniej więcej. I yy, to oznacza, że no, jeśli dalej będziemy się rozwijać tak, tak jak planujemy, no to wtedy faktycznie już mniej więcej w roku 24, 25 najpóźniej musimy już wiedzieć yy, co dalej, czyli gdzie dalej, gdzie kolejne linie produkcyjne wstawić. Także mamy jeszcze trochę czasu. Ten, ten, ten 22 rok, taki bardzo dynamiczny niespokojny, Trochę wpłynął na to, że dużo bardziej się skupiliśmy na bieżącym biznesie niż na poszukiwaniu rozwiązań takich długookresowych. No, ale tak jak mówię, no mamy jeszcze te 2-3 lata, żeby, żeby znaleźć opcję na to, jak dalej się firma powinna rozwijać. Czyli na przykład akwizycja, ewentualnie budowa nowego, te, nowego, nowego, nowego zakładu, e, tak powiedzmy, na, na kupionej działce. Czyli będzie okazja jeszcze porozmawiać o ewentualnych przejęciach. Pan Maciej Herman, dyrektor zarządzającej firmy Wedel, był gościem Gabinetu Spożywczego. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Rozmawiali Michał Siwek. Dziękuję uprzejmie. I Wojciech Szalon. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia.